Tutaj mamy księgę intencji i klacze z Kubusiem wpisują nas wszystkich. I mamy... A, super. Klarusia, Kubuś, tata, mama. Witamy wszystkich dzisiaj. Mamy piękny lipcowy dzień i jesteśmy w miejscu Abbey de Maretsu. To jest opactwo na południu Belgii, niedaleko z granicy z Francją. To są Ardeny. Jechaliśmy dzisiaj do Durbuy zobaczyć labirynt, ale troszkę za późno wyjechaliśmy. Stwierdziliśmy jednak, że pojedziemy w to miejsce, które chcieliśmy odwiedzić już dawno, dawno temu. Jest nim właśnie to opactwo. Ogromny teren. Dużo dzisiaj ludzi. Mamy sobotę, wakacje, więc dużo ludzi. I chcemy Wam pokazać to miejsce, zabrać Was w to miejsce. Zobaczymy, ile będzie można zobaczyć, co będzie można pokazać. Na pewno jest dzisiaj tutaj jakiś rynek jeszcze, mnóstwo straganów. Myślę, że to będzie ciekawy film i ciekawy znowu jakby flash z ciekawego miejsca w Belgii, które warto zobaczyć. Myślę, że będzie warto zobaczyć. Zapraszam. Tutaj ekipa nasza właśnie gotowa i zwarta do wycieczki, tak czy nie? Tak. Misiu z nami i świnka w plecaku. Dobra, lecimy, idziemy. Idziemy tutaj, restauracja, bardzo dużo ludzi dzisiaj, bardzo dużo ludzi. Zobaczymy, co da się zobaczyć właśnie. Zobaczymy, co się da zobaczyć. Dokładnie, co Kubusiu? Misiu! Idziemy. Tutaj proszę bardzo, regionalne produkty, regionalne artykuły. Ludzie jedzą, piją, dobrze się bawią i kupują. Idziemy oglądać to wszystko. Że tak powiem, biedy nie widać. Biedy nie widać. Ludzie jak kupowali, tak kupują. O, tutaj patrzcie, jakie materiały ładne. Co to za materiały pani sprzedaje? Jako co? Co to jest? Pani tu ma takie materiały. Tutaj mamy kiełbaski. O, tutaj regionalne te kubeczki. I nie tylko. Co tu mamy dalej? O, pachnie kiełbasą taką typowo belgijską, a tam czosnek. Magnesy tu są? Gdzie tu są magnesy? To nie, to są chyba do zawieszenia, Kubusiu, wiesz, takie rzeczy. Dobra, idziemy.
A, tu są sery też jeszcze, sery, dobre sery. Tak? Chciałeś te sery? No może wracając coś tutaj kupimy, tu kiełbaski chyba i tu oliwki, pomidory suszone, lawenda. A tutaj mamy ogromne mydło, takie rąbane. Patrzcie, tutaj mamy przyprawy, zobaczcie ile przypraw. Ale zapachy. Tam u góry jest cynamon, albo wanilia, patrzcie. Co to jest, Kubusiu, tutaj? Kurczaczek. Ale ładne kurczacz. Kurczaczki nie tylko. Cały zestaw tu jest. Tutaj jest, i co jeszcze jest hotel, nie? Hotel. A dowiedzieliśmy się też, że jest to wspólnota benedyktynów. Tutaj mają swoje opactwo. I też jest jeszcze dom pielgrzyma, hotel i centrum tego świętego Józefa tutaj i kościół. Kościół jest przepiękny, ogromny. W ogóle przepiękne opactwo. Widać w tej zabudowie, jaki to był bardzo katolicki kraj kiedyś. Dzisiaj pewnie tu kilku mnichów mieszka. A teraz idziemy do kościoła zobaczyć jeszcze. A, no tutaj właśnie widać, patrzcie, kogo to jest? 1872. Nie. Tu święty Benedykt. Znaczy nie święty Benedykt, tylko benedyktyni, a święty Benedykt
Tutaj jest na pewno u góry. Z regułą. Idziemy zobaczyć. W tym opactwie mieściła się szkoła artystyczna i wytwarzano różne takie piękne i szaty, ale nie tylko, też naczynia takie do liturgiczne. Artyst ornaty właśnie, no i chyba Misiu się do tej szkoły też załapał. I takie piękne rzeczy zdobione tutaj, właśnie są takie zdjęcia z tego miejsca. Szkół sztuki, techniki, nauki artystycznej. A. I to wszystko w 1903, a od 1996 otworzono Centrum jakby Opieki Świętego Józefa. Znaczy takie właśnie kafeterie, magazyn z biblioteką, salę ekspozycyjną i taką mini brasserie. I też jest atelier ceramiczne, został ufundowany w 1951. No, czyli tutaj ciekawe rzeczy właśnie się dowiadujemy z tego miejsca. Misiu jest z nami też. A i tutaj widać, że jeszcze jest jakaś szkoła nadal chyba. No tak, szkoła. Jakby ten klasztor został zamknięty w 875, tak? Tak, całkowicie jego przestał działać w 1950. Zostały te budynki przemienione na jakieś budynki administracyjne, ale też takie jak właśnie piekarnie i atelier ceramiczne. Chodź, mama, zabierzę kolejny. Tutaj możemy właśnie poznać kawałek historii tego miejsca, tego klasztoru. Czyjś jest ten piesek. No, ja.
150 latach egzystencji powstania tego opactwa jest to też bardzo ważnym badaniem opactwem w Belgii. Więcej niż 250 osób jest zatrudnione przez opactwo. 250? Tak, są hotelarze. Czyli jest miejsce dla noclegów do 5000 osób rocznie. To sam jest jego właściciel. A widzisz, no tak. Mm. I pogłaskaliśmy go. No to super. Ja pogłaskałam dwa. A bo to jest też właśnie ten koledż, który jest, ma 50 profesorów i 300 uczniów. No różnych też aktywności takich się odbywa tutaj. W centrum świętego i 500 tysięcy odwiedzających rocznie. No to dużo. Czyli a my tu jesteśmy pierwszy raz. No to się. A i to jest ciekawe. Cieszę się, że właśnie Niemiec odwiedził to opactwo 23 czerwca 1916 roku. No to ciekawa historia tutaj tego miejsca. Thank you.
oczywiście tradycyjnie śmigamy po pamiątki. Z każdego miejsca zbieramy magnesy i dzisiaj nie będzie inaczej. Idziemy szukać. Sklep ładny. Tutaj oczywiście piwko miejscowe. Troszkę tutaj rzeczy różnych jest. Będziemy szukać, szukamy. Szukamy magnesów oczywiście. Magnesów szukamy, chodźcie. To wszystko związane z też ze świętym Benedyktem. O właśnie, widzicie? O, tu są medaliki świętego Benedykta też. Patrzcie, widzicie? A, tu są. Tu są magnesy, ale są magnesy z tego miejsca? Czekajcie, może się spytamy. A, tam na tym, przynajmniej z tego miejsca. A, tu są, zobaczcie, są. Nie, tu patrzcie, nie, Klarko. Tu macie, patrzcie, tu jest miejsce, tu. Tutaj wszyscy smakują piwa regionalnego, klasztornego. Także piwo, kiełbaska, sery, tutaj wszystko jest dostępne i można sobie tutaj kupić, wypić. Proszę bardzo, tak to tutaj wygląda. Ładnie wszystko. A, czyli tutaj jest taka zimowa pewnie knajpka i widzę, że chleb też kupują. Wszyscy sobie kupują chleb. No i oczywiście regionalne piwko. Właśnie kupiliśmy sobie ser tradycyjny stąd, tutaj z opactwa i piwo Maretsu, tak się nazywa jak to miejsce tutaj. Dlatego jak jesteśmy tutaj, to trzeba tradycyjnych produktów spróbować. Kupiliśmy tutaj magnes. Jeden na razie, bo z drugim są problemy typu natury wybrania sobie magnesu. Natomiast jeszcze kupiliśmy dobrą kiełbaskę, była degustacja i wybraliśmy taką, która smakuje wszystkim. Bardzo dobra. Chociaż strasznie droga, bo 33 euro za kilo, bardzo drogo. No ale kiełbaska bardzo dobra. Będziemy sobie wieczorem zajadać. Muszę dodać tylko tyle, że kupiliśmy drugi magnes. Także jest już zakupiony. Kubuś zakupiony ma zapakowany. Klarka ma zapakowany. Chyba nie, bo pan zszył nawet, z szywką zrobił fachowo, więc nie ma co. Dobra, także jest kupione. Pomału chyba stąd będziemy jechać. Tutaj jest 3 km stąd zamek i chcemy do niego pojechać. I jest jeszcze jakieś drugie opactwo. Też kawałeczek stąd i też chyba się tam wybierzemy. Dobrze, to nic, to lecimy dalej w kierunku zamku. Widać, że już się zaczyna opactwo, mur opactwa od ogrodu na pewno, bo dojeżdżamy do drugiego opactwa. I tak, tutaj widać. Spotkaliśmy tego policjanta.
A przy okazji był przejazd kolarzy przed chwilą i ekipa miejscowa, a tam już widać to opactwo, zobaczcie, kierowała ruchem i no i było różne, różnych ciekawych wiele przygód. Ale raz nie przyszła ciekawa, raz przyszła trzy razy. 300 metrów. Widzieliśmy tego samego policjanta. Tak, który nam kierował ruchem i ciągle koło niego przyjeżdżaliśmy, nie? Jeździliśmy w kółko trochę. Zobaczcie, jak tutaj ładnie. To jest Abiy Madra Det, czy jak tak jak już przeczytałem, ale zaraz to jeszcze raz powiem. Wchodzimy do środka, do klasztoru. Tutaj mamy sklepik najpierw. No i sklepik z regionalnym asortymentem. A, Mare Dret opactwo. A, jesteśmy. Bonjour. A, to tutaj chyba są siostry w tym opactwie. Chcesz zobaczyć, Kubusiu? Podotykać, jakie cieplutkie? To jest takie przyjemne? A, no taki meszek, ale roślina. Ciekawe. Zobaczcie, to jest taki jak mech. Dobra. Tylko nie wiem, co to za roślina. To jest opactwo Mare Dret, Agusia, tak chyba. Przeczytałem, no. Jak się wymawia, to zaraz sprawdzę. Chodźcie, bo jest otwarty kościół jeszcze. To też jest świętego Benedykta. Idziemy do środka też tutaj, chodźcie. O! Święty Benedykt tutaj. Święty Benedykt. Ale piękne opactwo, zobaczcie. Chodźcie.
Tutaj mamy księgę intencji i klacze z Kubusiem wpisują nas wszystkich. I mamy... A, super. Klarusia, Kubuś, tata, mama. Cała nasza familia łącznie ze zwierzakami. Ferdy. Dodaj tam ry, Kubusiu. Ładnie. Ry, ry. O, super. Ry, a, ny, ny teraz. Ny. Ny, e. Super. I k. K jeszcze. Franek. Klarcia napisze plaki. Napisz. By. Mama mówi ly. Wszyscy są uwiecznieni w księdze. Idziemy tutaj do takiej kapliczki. Tak, to chyba nie jest ta kapliczka. Ale taka grota mała bardziej niż kapliczka. Z figurką. Wracamy. Bardzo duże opactwo. Są tutaj siostry benedyktynki. Idziemy drugą drogą. Nietypowo kończymy dzisiaj dzień, bo z samochodu wracamy do domu. Jeszcze musimy wjechać po jajka niespodzianki. Jajko niespodziankę o bardziej. Edycja Smurf, bo nam się jeden Smurf zgubił. I musimy pojechać po tego Smurfa dla Kubusia, tak Kubusiu? No właśnie, więc szukamy sklepu, ale wracamy już do domu. Dzisiaj taki dzień bardzo fajny, bo byliśmy w dwóch opactwach. Jeszcze przy jednym było. Tak, kupiliśmy serek, kupiliśmy kiełbaskę. Co jeszcze? Pinko! Piwko kupiliśmy jeszcze też. Magnesy. Magnesy. Takie typowe z tego klasztoru, nie? Od tych mnichów. Od mnichów, tak jest. Piwko właśnie od nich i sery od nich i kiełbasę też taką dobrą. No. Dlatego wracamy. Bardzo fajny dzień. Słonecznie, wakacyjnie. No i cóż, no. Było miło. Odkrywamy ciągle Belgię, bo było bardzo, też było widać, bo na filmie troszkę takich wiosek górskich, domy z kamienia, to wszystko wygląda bardzo, pani tu gada, wszystko wygląda bardzo tak urokliwie i w ogóle jak nie w Belgii, nawet mieliśmy takie wrażenie jakbyśmy byli we Włoszech, no ale no ładnie to wszystko wyglądało, dlatego ciągle właśnie tak jak mówię, odkrywamy Belgię. No i nic, i wracamy do domu i zobaczymy co jutro. Jutro też są plany. Może właśnie jutro na labirynt pojedziemy i do... Myśleliśmy, żeby też do safari pojechać, ale to nie wiem, czy jutro wszystko, czy... Parku safari. Właśnie, parku safari. O, do parku safari. No właśnie. Do zobaczenia. Prawdziwe żyrafy! Wszystkim machamy. Prawdziwe żyrafy, nie? Tak, i prawdziwe! Byki! Byki, no. Dziki i byki. Nie wiem co. I inne zwierzęta. Kubuś chciał dzika z termometrem. Ale ma zamówionego w Polsce, nie? Tak? Dzika z termometrem. Nie. A gdzie? Następnym razem przyjedziemy, to kupimy. No dobrze. No dobra.
ściskamy wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Pa.